Witam wszystkich, to znowu ja Bunga, my ludzie skoczyliście, wracamy do The Long Dark. Ja oczywiście zasłoniłem usta przy powitaniu się, wybaczcie mi. Musimy się czegoś napić, bo jesteśmy spragnieni. Nie pamiętam, gdzie my do końca się znajdujemy, bo mówiąc szczerze, kompletnie mi wypadło wszystko z pamięci, co się działo ostatnio, nie licząc starcia z niedźwiedziem, który nas trochę pokiereszował, ale daliśmy radę przetrwać. Niedźwiedź został 2 razy postrzelony, cholera wie, co się z nim stało. Niektórzy mówią, że on się prawdopodobnie gdzieś wykrwawił i prawdopodobnie jego truchło było do oprawienia, ale niestety po drodze go nie spotkaliśmy. Ostatnio się wyspaliśmy, świetnie, zapalmy być może zapałki i się zorientujmy, co tu się kuźwa dzieje, gdzie my jesteśmy, co my tu robimy i tak dalej. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj graliśmy na streamie w To The Moon, świetna gra. Jestem po 4 godzinach czytania non-stop. Non-stop gadałem, więc mój głos może padać w tym momencie już. Mam nadzieję, że nie, albo mam nadzieję, że przynajmniej jutro będzie też sprawny, bo też czasami tak jest, że następnego dnia dopiero pada. A, jesteśmy w jakiejś szopie, shit. Okej. Weźmiemy sobie suszone mięsko, chupkę zostawimy. Osełka, zostawmy. Też cholera, czekajcie. A nie, mogę tego zgasić, no widzicie, musimy to wziąć na pewno, podnieść. Czy coś tu jeszcze może być? Kurne, zużyłem 2 pociski. Trochę na marne, jak się okazuje teraz. No i tak, i problem jest taki, że oczywiście będziemy mieli problem znowu z amunicją. Już ten quest skończyliśmy i teraz znowu nam brakuje 2 pocisków. Cholera wie, czy tutaj możemy znaleźć. Zresztą to są, no nie wiem, jak w Kanadzie jest z bronią palną, czy ona też jest tak powszechna jak w Stanach. Ale w teorii może gdzieś tu broń jakaś będzie, zwłaszcza, że to jest farma, nie wiem. Farmer się powinien jakoś móc bronić przed wilkiem. Chciałbym wziąć tą tkaninę. Cholernie gro. Cholernie mi na tej tkaninie zależy. Podnieś tkaninę. Podnieś tą tkaninę. Na litość. Dziękuję. Dziękuję. Czy jest coś jeszcze wyżej? Czy tylko tyle możemy tutaj zrobić? Jakaś sianko. Która jest godzina w ogóle? Mniej niż godzina nocy. Okej. Okay. Ten gość ma sweter. Chupki dodatkowe. Które mi są niepotrzebne, mam nadzieję, oby tak było. Ile w ogóle my taszczymy przy sobie rzeczy już? 44 kilo, okej, okay, to jest coraz bardziej pogięta sytuacja, nie możemy zbyt dużo rzeczy nosić ze sobą, ale tak jak mówiłem wczoraj, utknęliśmy w podróży, nie wiemy jak trafić do bazy, więc no, jest ciężko, ciężko, dodatkowo jeszcze jakieś drewno zbierałem, może drewna będziemy musieli się pozbyć, nie wiem. Apteczka? Nie za bardzo. Wełniana czapka, na razie nie. Tam jest chyba podpałka, podpałki też nie wezmę. Puszkę coli, jasne. Czy coś tu jest ciekawego? Może amunicja? Come on, amunicja, fuck. Okej, okay, napój szczyt, jak najbardziej. Weźmiemy to. Puszki, jasne. Więc tak, ten odcinek może być odrobinę krótszy z tego powodu. Ciężki młotek? Do kucia metalu? 2 kilo... O, come on. Młotek, pióra wrony. Przymocuj je do promienia strzały, aby powstała lecąca prosto strzała. Okej. Można kuć metal w tejże? Wow. Okej, tego się nie spodziewałem za cholerę. Poczekajcie, połóżmy to na razie na ziemi. Czy ja mogę tą osełkę... Okej, co my tu mamy? 80%. Shit. Co to jest? Grot? Okej. Flara sygnalizująca. Okej, akcje. Na ostrz. Na ostrz. Spróbujmy zużyć osełkę. ...83% dopiero? Na ostrz. Okej, kolejny odcinek. Tym razem wczoraj był odcinek z czyszczenia broni, dzisiaj jest odcinek z ostrzenia broni. Witajcie na moim kanale. Ej! Zawsze zadbam o waszą rozgrywkę najwyraźniej. Oh my god. No, ostrzymy na 100%. 13 godzin, okej, okay, już jest dzień. Więc to jest dobre. Zanim wyjdziemy, jeszcze chcę... właściwie chyba ubranie ulepszyć. Akcję napraw. Tak, to zdecydowanie musimy naprawić. Te buty tak dostały po tyłku. Nie wiem, ten niedźwiedź nas pogryzł po stopach bliska. Jesteśmy pogryzieni po stopach. Duże pragnienie, zaraz będziemy musieli się napić. Napijmy się czegoś. Czy my coś tu mamy do picia? Napijmy się tego, to zaraz i tak się zepsuje. Może zjedzmy to psie żarcie, bo... Tak, dosyć dużo jedzenia ostatnio nam się zepsuło. Niebezpieczne.
I wolałbym się jednak nie otruć. Ok, pragnienie nam spadło. Czy mam coś jeszcze, co byśmy mogli szybko tak zjeść? Może to? I chyba jeszcze się napiję rzeczywiście tej wody po prostu, bo trudno się mówi. I idzie się dalej. Okej, okay, ja jestem ciekawy, jak w takim razie... Cholera, dobra, tego drewna już nie podniosę, to byłoby przegięciem. Oczywiście w tym momencie to już na pewno nie możemy biegać. To jest osełka, racę wezmę, podpałki nie wezmę. To jest puste, co z tej apteczce? Bandaże nie. Jakie przeciwbólowe też nie, okej. Okay. Tutaj nic nie ma, co? Pusto przeszukane, okej. Okay. Rozumiem sobie zapałki, gdyby było miejsce jakieś ciemne. Okej, okay, to chyba tyle w tym... No nie wiem, zakładam, że to jest tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które tutaj możemy znaleźć, oczywiście. Cholerawia tak naprawdę. Pewnie coś przegapiłem. Tu jest jakaś skrzynia. Co to jest? Czy to jest skóra? Wyprawiona skóra, okej. Okay. Proste narzędzia, nie będziemy tego używać. Naprawmy... Jeszcze raz buty. Możemy je naprawić? 100% już są. O kurde, akcje. Możemy to naprawić jeszcze. Zaraz się nam zestaw do życia zużyje. Mamy 10 godzin dnia. To i tak wystarczy, bo prędzej się zmęczymy niż... się skończy nam dzień. Okej. Okay. O matko, na zewnątrz chyba jest wichura. Czajcie. Słyszymy ją. Shit. Czyli utknęliśmy tutaj. Ewentualnie możemy się spróbować przenieść do jakiegoś innego budynku, bo coś było obok nas. Dobrze, o je dobrze pamiętam. Spróbujmy naprawić to jeszcze. Oj tak, zdecydowanie, olbrzymia wichura na zewnątrz, ale... Pech. Okej. Okay. Spróbujmy to jeszcze naprawić. Okej, okay. Możemy naprawić, no nie wiem, skarpety. Przyzwoite skarpety. Najwyraźniej nie mamy już materiału, żeby nie naprawić, ale zaraz po przetworzeniu szalika będziemy mieli. Okej, okay. I naprawmy skarpety. Napraw. Wybierz. Okej, okay. Gitara. Mamy 19 dni, 2 godziny. Wow, jesteśmy naprawdę... No, niewiele czasu nam tak naprawdę zostało. Cholera wie, czy to się uda. Zobaczmy, co jest na zewnątrz. Opuść stodołę. Co jest na zewnątrz? Okej, okay, jaka jest temperatura? Minus 2 stopnie. Nie jest tak źle. Są jakieś wilki? Czy ja widzę jakiegoś wilka? Shit. Nie widzę żadnego wilka. Czy coś jest w tym traktorze? Mogę wejść do niego? Mogę. Okej, okay, batonik energetyczny. Szkoda, że nie można jeździć pojazdami, to byłoby tak epickie. Ale wtedy oczywiście podróże nie trwałaby tak długo. A, jeszcze mieliśmy sprawdzić tutaj to miejsce ze strzałami. Ja w ogóle przygotuję jednak tą flarę. Jaka jest temperatura? Minus 5. Czyli dajemy radę, przeżywamy. Jesteśmy w stanie to wytrzymać. Okej. Okay. Cholera, tu może być głośno cholernie. Przepraszam was za to, jeżeli baza dźwięków teraz ucierpiała odrobinę. O mój Boże, pięknie, pięknie. Strzały. Gitara. Okej, okay, mam trochę strzał i oczywiście jest wilk. Teraz tak, czy my chcemy tutaj zostać, poczekać aż ta wichura minie. Rozsądnie byłoby tak jednak zrobić. Bo my zamarzniemy na zewnątrz, jeżeli teraz wyjdziemy, więc poczekamy godzinę. Wewnątrz. Zastanawiam się, czy coś mam do roboty jeszcze. Możemy nosić nóż do końca, właściwie no... Za wiele rzeczy nie mamy do roboty. No, możemy naprawić broń do końca. 7 godzin dnia tylko? Wow! Widzę, że dużo czasu zabiliśmy. Okej, okay. Wyczyść na maksa. Możemy wyczyścić broń. Wciąż jest kurde wichura. O! Jest, uciekła. 7 godzin, okej. Okay. Jak wygląda status? Dobrze, okej. Okay. Dobra, teraz tylko w którą stronę my szliśmy ostatnio? To jest kurde pytanie. Nie pamiętam. Jak zwykle. Jaka temperatura? 0 stopni. Dobra, czyli nie będziemy marznąć. Pogoda jest taka sobie. Tak z ciekawości tutaj zobaczmy.
Kategoria pierwsza 30% szans. Okay. My przybyliśmy jakoś z tamtego kierunku. To jest jakaś droga. Idziemy tą drogą chyba w takim razie. Oby to się nie potoczyło źle. Więc mamy kupę strzał. Jeżeli znajdziemy jakieś truchło, spróbujemy je oprawić. Weźmiemy sobie flaki. Nie wiem, to wygląda podejrzanie bliska. Ja chyba idę znowu gdzie indziej. Shit. Będziemy mogli zrobić łuk. Łuk by nam mógł spokojnie posłużyć do polowania na zwierzęta. Nie wiem, czy przypadkiem strzały się nie psują po ich użyciu. Będziemy musieli się o tym przekonać. Jeżeli nie, no to będziemy mieli łatwy dostęp do jedzenia, bo przypuszczam, że wilka też można zjeść. Ale jeleń będzie łatwym celem, myślę. Tam jest jakiś most w ogóle. Holy shit. Dokąd ta ścieżka prowadzi? Znowu jesteśmy zgubieni. Tu jest też jakiś las przede mną. Gdybym miał kompas, gdybym mógł określić... Nie, to nie ma żadnych budynków. Tam jest chyba niedźwiedź. O, mordę. Powiedzcie mi, że on mnie nie widział. Goddammit, wyjmij tą pieprzoną broń. O mój Boże. O, come on. Okej, to jest tragedia. Okej, spada... Nope. Spadamy stąd. Idziemy na most. Idziemy na most? Nie! Shit! Ale to jest katastrofa. Okej. Skubań mnie nie widzi. Dobra, dobra. Miejmy na niego oko. Spierdzielaj, spierdzielaj! Może wilk się zwróci na niedźwiedzia. Shit! Proszę cię, odwal się ode mnie. Jesteś w stanie co zrobić, piesku. Niedźwiedź jakby trochę mnie śledzi, nie chcę nic mówić. Ale... Kurde mol. To są jelonki. Może jelonki posłużą jako... Wiecie... Odwrócenie uwagi. Nie wiem. Nie wiem gdzie idę. Ja pierdzielę, ale my jesteśmy zgubieni, to jest tragedia. Nie mam pojęcia w którą stronę możemy liczyć na odnalezienie drogi do naszej... Tutaj jest ten płot przeklęty, czekajcie. Gdzie my teraz wchodzimy? Przechodzimy przez most. To jest chyba dobra wiadomość. Oby. Jest rzeka. Przechodzimy przez rzekę. Holy shit, ten wilk jest jakimś magicznym wilkiem. Ja chyba będę musiał strzelić w twarz. Kończy się nam flara lodziska. Poważnie wam mówię. Flara się nam kończy. A on mnie śledzi! Shit. Oh, come on, gro, please! Daj mi przerwę! Nie dość, że pieprzony niedźwiedź to wilk, który się uczepił mnie. Czy ja zdążę odpalić drugą flarę? Zaraz wróci pewnie. No nie wiem. Żyjemy. Temperatura 5 stopni. Jesteśmy odrobinę zmęczeni, odrobinę spragnieni i tak dalej, ale nie jest tak źle. Pewnie teraz bitrate dostał po tyłku od tego śniegu. Oczywiście zaraz widoczność spadnie, bo to jest chyba jednak huragan znowu, czy tam wichura, chociaż nie, wiatr
Chyba to nie jest za wysoki. Za mocny, bo nie jest nam zimno, nie zamarzamy. Okej. W którą stronę? Obyśmy w dobrą stronę szli, naprawdę. Obyśmy w dobrą stronę szli. Wilk? Bro, wilka jakimś cudem przepędziłem. No i nic, nie zostaje mi innego, jak trzymać się tej drogi. Czy cokolwiek to kurde jest. I liczyć na to, że gdzieś dojdę. Gdzieś, gdzie będę mógł stwierdzić, w którą stronę mam się udać, żeby dostać się z powrotem do bazy. To jest jedyna nadzieja. Jedyna. Więc ta. Cokolwiek się stanie, że stanie na tej drodze. Cokolwiek się stanie, co się stanie na tej drodze. Okej, to jest jakieś znowu wzgórze. Nie ma nigdzie żadnego miejsca, gdzie byśmy mogli się obronić. Schronić właściwie przed pogodą. Chyba pierwsze miejsce lepsze, jakie znajdziemy, to będzie nasz schron. Mam nadzieję, że ten niedźwiedź rzeczywiście nas nie gonił. Okej, wyrzućmy zużytą flarę na ziemię. Tutaj jest wyrzuć. Shit, coś innego wrzuciłem. To, wyrzuć, okej. To wybierz, dobra. I na górę. I na górę idziemy. Okej, jest pusto na razie. Znowu są linie wysokiego napięcia. Czy my trafiliśmy na asfalt? Chyba trafiliśmy na asfalt, okej. Jest gitara. I teraz szybciej się też przemieszczamy. Jaka temperatura? 1 stopień. 5 godzin dnia mamy. Teraz będziemy musieli coś zjeść. I chyba widzę domki. Ja pierdzielę. Czy to są domki pieprzone? To są jak nic domki. Ja pierniczę, nie wierzę. Dobra. Pytanie jest takie, czy my w nich byliśmy. Jakim cudem byśmy mogli to przeoczyć? Niemożliwe. Niemożliwe, żebym to przeoczył wcześniej. Gdzie my trafiliśmy? Most. Most, a tam chyba jest kolejny budynek jakiś. Domy są spalone. Co to mnie... Oh, nie wiem. Dobra, idziemy się schować. Czy jakieś dziwne dźwięki. Na razie jest spokój. Cisza. My tutaj nie byliśmy. Nie ma kurde szans, żebyśmy tu byli, ale jest... Jest przynajmniej jakiś znak szczególny tego miejsca. Wiejskie skrzyżowanie, naprawdę? Okej. Wiejskie skrzyżowanie. Co to ma? Tkaninę, dobra. Ubranie naprawiliśmy na maksa, więc... To jest kompletnie zbędne dla nas. To jest podpałka, podpałki nie będę brał. Skrzynie i... Widzę, że w tym budynku nic... Kurde, nie ma, okej. Ile mamy czasu? Zjemy w coś w takim budynku, podgrzejemy swoją postać, chociaż... Chyba jesteśmy podgrzani. Czy tam rozgrzani. Nie wiem, mamy wystarczającą temperaturę. Ta. O, jest minus 1 stopnia właściwie. Wow! To nagle 3. Jest strasznie głośno. To jest jakiś sklep w ogóle. Tu będzie to na żarcia. Okej, mam trochę szczęścia. Jeżeli wystarczy nam siły, żeby to taszczyć ze sobą, to chyba zawieziemy, a właśnie zaniesiemy ze sobą trochę rzeczy do tej bazy przeklętej, która cholera wie gdzie jest, chciałem zauważyć. Może kawa to nie najlepszy pomysł. Może kawy się pozbędę, chyba się pozbędę kawy. Tego nie bierzemy. Pozbądźmy się kawy. Wow. Herbata nic nie waży, a kawa? Czy
Kalorie? Czy tu jest napisane, ile kalorii daje? Jest tak lekkie, to jest właściwie bez znaczenia. 5 kubków to wystarczy. Dobra, zjedzmy to. Oczywiście to miejsce, w którym jesteśmy, bardzo przypomina naszą bazę. O, zatrucie pokarmu. O mój Boże. O nie. No nie. Zatruliśmy się pokarmowo, dobra, ale... To nic. Przeżyjemy. Mamy coś jeszcze do zjedzenia, co jest w miarę... To musimy zjeść. Okej, okay, musimy się czegoś napić jeszcze. Wypijmy tą wodę. Okej. Okay. Zmęczenie nam urosło. Tabletki uzdatniające wodę, no i jak najbardziej. Zestaw do szycia. Mamy zestaw cały jeszcze, nie zużyte w ogóle. Może gdzieś tu za ladą będzie amunicja? Nie, nie ma nic. Na zewnątrz pewnie kuźba, jest taki wiatr. Że nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żebyśmy stąd wyszli. Opuść sklep, zobaczmy, co jest na zewnątrz. Jak jest na zewnątrz, przede wszystkim. Minus 1 stopień. Jesteśmy dosyć wyczerpani. Jest tu jakiś wilk w okolicy? Czy nie wiem... Stać nas na wycieczkę dalej. Naprawdę bardzo ciężko się nam chodzi. Najwyraźniej wiatr nam wieje prosto w twarz, ta. Minus 1 stopień. Wow, my się ledwo posuwamy do przodu. Jest ciekawe, czy jednak to jest symulują to. W zależności od kierunku wiatru, ma to wpływ na szybkość poruszania się. Plus, jesteśmy tak przeciążeni, że to jest nieporozumienie. Mam za dużo drewna przy sobie. W sumie 4 kilo mogę zaoszczędzić. I to nam spada jak cholera. Zaraz nie będziemy mogli się ruszyć. Dobra. Musimy przeczekać trochę. Pójdziemy się położyć. Prześpimy się może. Z godzinę, dwie. Zobaczymy. Jeszcze spróbuję coś wyciągnąć z tego dnia, bo na razie to zobaczcie, przesunęliśmy się tak niewiele. Z tamtej farmy tutaj dotarliśmy, tyle. Praktycznie zero postępów. Też żyjemy, to jest jakiś tam postęp. I w ogóle niespotykana rzecz, że jeszcze dychamy. Dobra, odpoczniemy 2 godziny. Zobaczymy, co nam to da. Podejmiemy decyzję, czy idziemy dalej, czy nie. Okej, jest koniec wiatru na zewnątrz. Możemy odrzucić drewno, które mam przy sobie, to jest też opcja. Zaraz podejmiemy decyzję, czy to robimy, czy nie. Dobra, nie robimy tego. 72... Zero stopni, shit. 71%! Czy nam zdrowie leci w dół przez to, że się nie wypoczęliśmy po zatruciu pokarmowym? Kurde, możliwe. Tam jest jeszcze jeden domek. Zawsze coś. Całkiem spory wydaje się być. Że samochód jest po drodze. Wygląda to, że drewno będziemy musieli... Tak, drewno jest najmniej wartościową rzeczą, którą mamy. A nasza postać ewidentnie traci na zdrowiu z każdą sekundą, więc... Chyba... Dzisiejsza wycieczka się zakończy w tym domu tutaj. Mam 2 domy zresztą obok siebie. Ale ta... Też kurde, warto by sprawdzać pewnie te skrzynki pocztowe. Cholera wie, co w końcu tam może znajdziemy. Race. Race oczywiście są... Niezbędne. To jest kurde jedna z cenniejszych rzeczy, jaką możemy znaleźć. To jest pustka z tyłu. Z tyłu też pusto. Okej, okay. Bagażnik.
Tak, strasznie tracimy na zdrowiu. Cholernie. No, wejdźmy tutaj. Okej. Czyli tutaj ludziska. Dzisiaj będziemy musieli odpocząć. Myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek, bo jest naprawdę już późno. Cholernie późno, więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Wybaczcie, że krótszy, jutrzejszy pewnie będzie dłuższy, standardowo. Dzięki za oglądanie, przypominam, że ja codziennie streamuję na Twitch TV, Bungo21, zawsze zaczynam o 19, więc zapraszam z całego serca do spędzania miłych wieczorów. No i cóż, do usłyszenia następnym razem, tak jak zwykle. Trzymajcie się, ludziska.